Cześć, witajcie, z tej strony Grid. W ostatnim filmie wspominałem, że zrobimy sobie raz reliefa na 60 levelu. Na 60 levelu z wymaksowanym skillem pilotażu i skillem budowy statków. Niestety, poza 60 levelem, kupą pieniędzy i tymi dwoma skillami będziemy potrzebowali coś jeszcze. Jedną z tych rzeczy jest własny outpost, własny posterunek, dzięki któremu będziemy mogli postawić duże lądowisko, co za tym idzie uzyskać dostęp do największej ilości... Uzyskać dostęp do największej ilości części, ponieważ jak zapewne wiecie, różni sprzedawcy oferują różne części do statku. Jeżeli chodzi o to, najlepiej właśnie statki budować jest na własnym lądowisku, we własnym posterunku, ponieważ mamy dostęp do największej ilości tych części. Drugą rzeczą, której tutaj warto wspomnieć, nim w ogóle zaczniemy budować ten statek, jest misja dla Tuvali. Oczywiście w pierwszej kolejności musimy w ogóle dostać się do... Zapomniałem, jak oni się nazywają. Dobra, musiałem się troszeczkę pomóc internetem. La Guardia. Oczywiście chodzi mi o Gwardię. Jeśli chodzi o samą Gwardię, no to też tutaj osobny poradnik by się przydał, jak tutaj sprawę ogarnąć, ponieważ można to przejść byle jak, albo można to przejść bardzo dobrze. Myślę, że większość z nas chciałaby to przejść dobrze, nie? W każdym razie musimy dostać się do gwardii, zostać gwardzistą, wykonać jedną z misji dla właśnie Tuvali. Zaraz poszukamy sobie, jak ona się nazywała. Było to praca dla żołnierza. Po wykonaniu tej misji uzyskamy dostęp do naprawdę bardzo fajnego uzbrojenia gwardii, które no, w inny sposób jest po prostu dla nas niedostępne. Czyli co w ogóle potrzebujemy, żeby zacząć? Myślałem, że się zwiesiło, żeby zacząć robić rzeczy, o których ja tutaj opowiadam. No oczywiście Mantis. Jak zdobyć Mantis? Gdzieś tam filmów wrzuciłem, więc nie powinno to być problemem. Troszeczkę kasy. Myślę, że z jakieś 200-300 tysięcy się zmieścimy, ale w tej chwili strzelam całkowicie, więc być może będzie to ciut większa suma. No niestety, jeśli chodzi o uzbrojenie bardzo dużo, nie? Kasy zabiera. Dalej potrzebujemy 60 level. Przynajmniej 60 level. Ja mam tutaj 60, ponieważ części niektórych producentów są też schowane za naszym levelem. Także będąc na 20, 30 czy 40 levelu, nie będziecie mieli dostępu do tych części, do których ja mam dostęp na 60. Oczywiście, nie wiem czy o tym wspominałem, pilotaż plus budowa statku rozwinięte na maks, a trochę sobie tutaj zaszalejemy. Wszelkie mody, które dotyczyły statków, teoretycznie mam wyłączone, więc nie powinny tutaj kolidować. Powinniście móc to spokojnie zbudować na wanilii. Ale no wiecie jak jest ze Starfieldem, nie? Pomimo tego, że mam wyłączone mody, niektóre i tak potrafią zadziałać, więc
gdzieś, jeżeli by się wkradł jakiś błąd, to oczywiście bym prosił o taką informację. Postaramy się go skorygować. Co jeszcze? Chyba by było na tyle, nie? Także lećmy teraz do posterunku, który postawiłem tylko i wyłącznie właśnie po to, żeby nagrać ten film. No i zaczynamy budowę. Także do zobaczyska. No dobrze, jesteśmy w panelu budowy. Jesteśmy oczywiście na naszym posterunku. Duże lądowisko, kreator statków. Także możemy przejść do budowy. Razor Leaf jest małym myśliwcem i tak naprawdę takim właśnie chciałem go zostawić. Dlatego też nie jest tutaj jakoś mocno rozbudowywany. W następnym filmie zapewne sobie zrobimy z tego jakąś kolumbrynę, ale na chwilę obecną postaramy się jak najbardziej zostawić jego wygląd, który posiada. Także może przejdźmy sobie od podstaw. Ja wezmę tutaj trochę, rozczłonkuję go. Śliwiec się nie chciał snapnąć. Jest to bardzo podobny projekt do tego poprzedniego, po prostu ze względu na wyższą rangę, nasze wyższe umiejętności, mamy też znacznie lepsze części, nie? Czyli standardowo kadłub. Tutaj wziąłem kadłub Deimosa akurat. Stanowiska załogi, dzięki niemu będziemy mogli zabrać na statek większą ilość załogantów, a co za tym idzie, zboostować też nasze skille. Teraz tak, jeśli chodzi o kolorowanie, żeby się nie pierniczyć z kolorowaniem, słuchajcie, fajnie by było sobie pozapisywać kolory lub mniej więcej zobaczyć, jak są ustawione, nie? Jeżeli wejdziecie w kolor, macie mniej więcej poustawiane, więc wiecie, jak tutaj sprawę ustawić na innych częściach. Weźmy sobie, spróbujmy. No i idealnie. Tak samo, jeżeli nie chcecie kolorować wszystkich części. Macie silnik, macie go pokolorowanego, wybieracie CTRL-G, no i klonujecie, od razu go klonujecie z odpowiednim kolorem, nie musicie się później bawić, jeszcze raz wchodzić w to samo, jeszcze raz to zmieniać, nie? I tak samo ze wszystkimi innymi elementami. Tutaj wymontuję broń. Trzeciego koloru nie ma, więc nie jest to jakiś problem. Jak wolicie, możecie bez problemu duplikować lub po prostu zmieniać kolor, tak jak pokazywałem wcześniej.
tak czy tak jest dość prosto, nie? Skoro już jesteśmy przy kolorowaniu, to weźmy sobie wszystko, pierdyknijmy. Zestawił nam się kolor, nie? Albo ja nie trafiłem po prostu. Też tak może być. Oczywiście, jeżeli wy wolicie, możecie sobie zastosować zupełnie inną tutaj kolorystykę. Mi akurat w miarę odpowiada Mantis w tych kolorkach. Taka ala zgniła zieleń. Myślę, że pasuje do niej, więc ją tutaj zostawiam. Tarczy chyba nie będziemy mogli, co? Nie, tarczy nie będziemy mogli. Czyli co, zaczynamy. Dajmo stacja kontrolna. Będę wchodził, wam pokazywał mniej więcej, gdzie to znaleźć. Jak mówiłem, wszystkie mody odinstalowałem. Zresztą nie tylko odinstalowałem mody, słuchajcie, ale też usunąłem grę i ją zainstalowałem od nowa, wywalając wszystkie możliwe rzeczy z niej, więc nie rozumiem, jak to się stało, że mam tutaj, o właśnie, astrańskiego guardiana, czy części klasy M. Nie wiem, czy jakieś pliki zostały, czy jest to faktycznie do gry dodane. No teraz już raczej się nie przekonam o tym, nie? Dobra, i mamy tutaj Daimos, przystań uniwersalna. I szukamy stanowiska załogi 4. Mamy Daimos, stacja kontrolna 2 na 1. My mamy ją tutaj, także wywalamy zbrojownię. Pomimo, że jest fajna, nie? No to jednak się jej pozbywamy. A i montujemy. W tej chwili już limit załogi mamy 6. Napęd grawitonowy. Zasięg skoku jest po prostu śmieszny, jeśli chodzi o Razor Leafa, także automatycznie to wywalamy. Od razu możemy też usunąć broń, która była na nim zamontowana, i mocowania do tej broni. I montujemy napęd grawitonowy R4000 Alpha. Zasięg skoku 27, wydaje mi się, że z bonusem od towarzyszy powinno być 28. Jeżeli ten napęd będzie 28 lat świetnych, to bez problemu dolecimy, skoczymy wszędzie, gdzie będziemy chcieli, bez ograniczeń. No i montujemy broń. Zaraz o niej coś więcej opowiem. Właśnie po to robiliśmy misję dla Gwardii, żeby ją zdobyć. Obliterator Gwardii Autoprojektor. Jedna z lepszych broni w grze. Tak samo jak mają bardzo dobrą... Zaraz wam pokażę. Ja akurat nie używam tego, ponieważ wiecie, że ja wolę broń, która zadaje obrażenia zarówno tarczom, jak i kadłubowi, nie tylko pojedynczym elementom. Działko automatyczne, jest to broń balistyczna, która zadaje obrażenia kadłubowi. Jeżeli rozdzielacie broń właśnie na lasery, które niszczą tarcze, i broń balistyczną, która niszczy kadłuby, no jest to bardzo dobry wybór. Na czym ją montujemy? Oczywiście montujemy ją na mocowaniu do broni Horizon, które znajdziemy w komponentach.
możemy sobie wywalić te lasery impulsowe, których będziemy używać. No i oczywiście obliteratora, czy jakkolwiek to nazwać, 6 sztuk. Tyle możemy zamontować, tyle też montujemy. Co teraz? Żeby zrobić ciut więcej miejsca na statku, możemy wywalić podwozie. Pomimo, że te pionowego startu mi się całkiem podobają, robią one robotę, no to niestety też bardzo dużo zajmują, ponieważ jeżeli zamontujemy te podwozia, automatycznie mamy jedno miejsce wolne, nie? To daje dosyć dużo, ponieważ możemy zamontować na przykład ładownię, jeżeli będziemy chcieli, nie? Chociaż nie wiem, czy wtedy nie będziemy zmuszeni przełożyć gdzieś tych działek, ale to też nie jest problem, ponieważ mamy na nie miejsca aż na to. Rakiety oczywiście wypierniczamy, ponieważ ja rakiet nie będę używał. Teraz tak, gdzie znaleźć... podwozie pinpoint 3G. No my akurat tutaj wykorzystaliśmy śródokręcie, ale możemy też na przykład sobie przy jakichś większych projektach wykorzystać rufę, śródokręcie i dziób. Także całościowo wygląda to bardzo fajnie, nie? No i co? Reaktor i osłona. Osłonę wypierniczamy, reaktor wypierniczamy. Wygenerowana moc 18. Jest to niestety bardzo mało. I jeżeli nie używacie moda na reaktory, no to musicie zamontować co najmniej to. Reaktor klasy B. Tutaj no niestety wchodzimy w dość ciężkie rzeczy. Nie wiem, czemu zawsze naokoło lecę, nie? Ale też mamy dzięki temu całkiem spory zapas mocy. A dzięki temu, że mamy reaktor klasy B, możemy zamontować jedną z najlepszych osłon, jaka jest dostępna w grze. Tą osłonę, dostęp do tej osłony także otrzymujemy w momencie wykonania misji właśnie dla gwardii. Dlatego tak istotne jest i dlatego tyle truje o tym, żeby to zrobić. Czemu? Bo jest bardzo dobra. No po prostu. Także. Ciepujemy czapeczkę na reaktor. No i wrzucamy reaktor na miejsce. Teraz teoretycznie, żeby zrobić miejsca troszeczkę dla magazynów, byśmy mogli chyba zamontować, nie wiem czy się da, zaraz sprawdzimy, wiecie, bo samego mnie to intryguje. A no można. Możemy bezproblemowo wrzucić na reaktor. Cholera, nie obrócę tego. Szajsa. Możemy wrzucić mocowanie broni, tylko mi się nie pojawi na statku, bo później się opłaczę, żeby je znaleźć. No i wrzucamy je na reaktorze. Dzięki temu nie powinniśmy mieć problemu w razie czego z zamocowaniem czegoś tutaj. Przynajmniej mam taką nadzieję. Mamy uzbrojenie. Mamy napędy, mamy tarcze, więc czas się zająć silnikami.
Silniki wypierniczamy wszystkie, nie? Tak jak leci. I wykorzystujemy nowe skrzydło. Znajdziemy to w komponentach. Nowe skrzydło. I tutaj jedna sprawa. Jeżeli byście mieli problem z zamontowaniem broni na niej. Mnie się tak zdarzyło, że za każdym razem się pojawiało na czerwono i za diabła nie mogłem zamontować na niej żadnej broni. Zróbcie w ten sposób. Najedźcie na hardpoint, w którym chcecie tą broń zamontować. Wtedy naciśnijcie G i z automatu bardzo ładnie wam się zamontuje broń, którą chcecie tutaj zamontować. Bez żadnych czerwonych znaczków ani innych pierdów. Nie jest to żaden cheat. Jest to jak najbardziej mechanika gry, więc bez obaw. Dobra. No i montujemy skrzydełka. Weźmy sobie niżej, zamontujmy. Przeszkadza nic nie przeszkadza, bardzo ładnie. Mówię, specjalnie dlatego odinstalowałem wszystkie mody, żeby tutaj nie było sytuacji, że któryś mi będzie ułatwiał tą budowę, przez co, no, wy grając na wanilii będziecie mieli jakiś problem, żeby to złożyć, nie? No i statek teoretycznie mamy zrobiony. Zasięg skoku 30 lat świetlnych, także bez najmniejszego problemu skoczymy w każdym miejscu w galaktyce. Mobilność i prędkość maksymalna 180 i 100, czyli prędkość ma maksymalną, jaka może być. Ładunek jest malutki. Tutaj może jeszcze sobie pokombinujemy, popracujemy, zobaczymy, co się da wymyśleć. Osłona 1450, bardzo ładnie. No oczywiście jest jeden błąd, ale to przez to, że mamy nieprzypisane uzbrojenie. Także wrzućmy sobie wiązki. Nie mamy trzeciego przydziału, ale trzeciego przydziału nie mamy dlatego, ponieważ usunęliśmy rakiety. Jak wiecie, ja nie używam rakiet. Zdecydowanie wolę abordażować różne statki. Dlatego sobie założymy tłumik. Tutaj nie wejdzie. Ale tutaj już bez problemu. I tutaj dwa, uważam, że w zupełności wystarczą, by ogarnąć jakiś statek. Widzicie, statek jest w stanie nominalnym, spokojnie możemy. No cóż, trochę więcej wyszło niż zapowiedziałem z początku. Mówiłem, że około 300 tysięcy będzie kosztowało. No my tu doszliśmy do 500 000. Chociaż i tak nie jest to jakaś duża kwota w Starfieldzie. Tak naprawdę zarabianie pieniędzy tutaj jest, no, pikusiowato łatwe i wydaje mi się, że nie powinno stanowić problemu na 60 czy też wyższym levelu zdobycie takiej kasy, nie? Ładownie. Teoretycznie byśmy mogli zamontować sobie na to osłaniane ładownie. Ale chciałbym jakoś tutaj utrzymać wygląd tego statku jako taki, czyli sobie spróbujemy tą, czy ona jest mocowana
boku jest. Ale nam tu nie wejdzie ze względu na silniki. Dupka. To znaczy, że ta tak samo, tak? Będzie kolidowała, no niestety. No i ponownie byśmy mogli zrobić to, co w poprzednim projekcie, czyli dać ładownię, jeżeli chcecie przewozić dużo na obejmie po prostu, nie? Albo i nie. Obejma tutaj. No to jest możliwe, że przez tego hardpointa, co? A gdybyśmy spróbowali zrobić w ten sposób, Akulander. Nie wiem, czy go tu zmieścimy, co? Ale wygląda to paskudnie, nie? Blokuje broń. Oczywiście ona by działała, nie? Gra raczej tego nie uwzględnia, ale no już nie wlećmy sobie tak w kulki. Zobaczmy, jak końcowego nie zamontujemy, ponieważ koliduje. I słuchajcie, dupa. Chyba tutaj nie zamontujemy większej ładowni. Jeszcze sprawdzimy inne mocowania, ale no jeżeli te nie działają, a te są tak naprawdę... jedne z mniej inwazyjnych, nie? No to może być problem. Fajny silnik, nie? Ten. Szkoda, że nie wejdzie. Fajnie by to wyglądało. Trzeba będzie kiedyś coś wymyśleć z nim. Kurde, skrzydło też nie wejdzie tutaj? Tymi cholerka tutaj miejscami na broń, co nie jest wcale takie fajne. I przez to nic tutaj nie zamontujemy, nie? Ale jeżeli byśmy się bardzo uparli, dajcie mi tu jakieś ładownie. Już skoro tak poszliśmy, to zobaczmy, czy tutaj... jeden błąd. Za mało podwozi, co? Trochę przegięliśmy z tą ładownią.
radę ją odwrócić. Damy, ale nie tak, jakbym chciał. Moglibyśmy, nie, tak zrobić, ale ponownie. Czyli jesteśmy praktycznie na maksimum masy, dużo więcej nie. Niestety nie zamontujemy tutaj. Oczywiście moglibyśmy pójść w większą ilość podwozi, nie, jeżeli chcecie, tylko że wtedy statek przestanie być lekkim myśliwcem, a zacznie być czymś znacznie większym, nie? A ja chętnie, no tutaj bym go zostawił właśnie jako lekki myśliwiec przechwytujący. A w następnym filmie sobie polecimy i zobaczymy, jak się sprawuje jako coś ciężkiego. No a wtedy to już autentycznie zrobimy latającą forteczkę taką, żeby nikt nam się do tyłka nie dobrał, nie? Na maksymalnych tarczach, maksymalnym uzbrojeniu z wieżyczkami. Najgorsze jest to, że tutaj nawet tak naprawdę tej przestrzeni nie zagospodarujemy w żaden sposób. Pomyślałem na przykład, żeby dać tutaj chociaż owiewki. A nie założymy właśnie przez to mocowanie nawet owiewki tutaj, nie? No do dupy. No trudno. Ale w takim wypadku weźmy, zamontujmy tu bronię. Jedno, zawsze będzie to ciut lepiej wyglądało. Oj, nie o to mi chodziło. A ciekawe. Czy tu będzie taka sama sytuacja? No nie, zobaczcie. Tutaj już jak się uprzecie, to byście mogli zamontować. Pomimo, że też jest mocowanie, nie? Jakbyśmy dali tutaj jakąkolwiek ładownię. Czekajcie. Dajcie mi tutaj znaczek. Ładowni żadnej zamontować się też nie da, niestety. No niedobrze. Bo montowanie ładowni na silnikach, no to wydaje mi się, że nie. Dobrze, słuchajcie, to by było na tyle. I tak tutaj już gadam grubo ponad pół godziny. Tak by wyglądał Mantis. Niestety, jeśli chodzi o ładunek, za dużo tutaj nie zdziałamy. Moglibyśmy owiewka 3. Moglibyśmy go trochę odchudzić, zrobić lżejszego i wrzucić jakąś większą ładownię, ale tak jak powiedziałem, no nie chcę z niego robić tutaj haulera.
tylko statek, który zostaje myśliwcem, nie? Jako myśliwiec. Ja tu jestem mocno przeciążony, także nie zwracajcie na to uwagi. Już mówiłem, wywaliłem wszystkie możliwe mody i nagle się okazało, że dość sporo śmieci ze sobą noszę. I wydaje mi się, że tutaj w miarę udało nam się utrzymać tą stylistykę Mantis, a zrobić z niej znacznie potężniejszy statek niż ten, którym była. Zobaczmy jeszcze, jak to wszystko się sprawdza podczas lotu. Ładowność, moglibyśmy wymienić tą ładownię osłanianą, którą mamy, na zwykłą, ale czy to ma sens? Słuchajcie, nie wydaje mi się. Strasznie dziwne ustawienia kolorów mam. Nie wiem, czy jest to spowodowane właśnie tym, że przeinstalowałem grę i mi wrzuciło jakieś domyślne. Zaraz sprawdzimy sobie, jak to magnetyczne możemy zmniejszyć. A jeszcze raz ja. Tak na szybciutko tylko wywaliłem wszystkie niepotrzebne ustawienia graficzne, jakie mi się tam wrzuciły. Teraz możecie obejrzeć Razorleafa tak, jak powinien wyglądać. Ups, przez przypadek zdjęcie mi się pierdyknęło. Tak więc mamy tutaj Razorleafa wciąż jako lekki myśliwiec, ale zdecydowanie potężniejszy niż jego początkowa wersja. No i te 41 punktów generatora, które mamy, to jest ciut mało, nie? Żeby zasilić całą drogę. Ale myślę, że w zupełności wystarczy, żeby każdemu jednemu sobie dać dupsko. Próbuję to zaraz, nie więc. Myślę, że nim wyczerpiemy energię, to już dawno będzie po gościu. Oczywiście, jeżeli zależy nam na szybkości, wystarczy troszeczkę zmniejszyć którekolwiek z laserów i dajemy większą prędkość do silników, nie? Bardzo fajny element, trochę mało wykorzystywany, ale sam w sobie bardzo fajny. Bardzo mi się podoba kwestia właśnie przekazywania tutaj energii z jednego systemu do drugiego. Szkoda tylko właśnie, tak jak mówię, że jest tak słabo wykorzystywane, to tak marginalnie, nie? No dobra, ja kończę. Dzięki wam śliczne za oglądanie. Widzimy się w kolejnym filmie, gdzie z Mantis próbujemy zrobić latającą fortecę. Także z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się i do zobaczenia. Na razie.